Cześć Wam, to Arkadiusz Godzieba. Ja dzisiaj tak chciałem powiedzieć parę takich rzeczy, bo w dniu jutrzejszym zostają zamknięte wszystkie szlaki w Puszczy Kampinoskiej do odwołania. Będzie Puszcza Kampinoska nieczynna. Więc tak. Jeżeli chcielibyście po prostu jakoś tam spędzić wolny czas, no musicie to przetrwać. A ja wszystkich ostrzegałem, nie gromadźmy się w tłumach, bo zamkną Puszczę Kampinoską. Niestety nie dotrzymaliście się obywatele Polski i goście Polski, więc Puszczę nam zamknęli. Apeluję zatem, żebyście w przeciągu tych 2 tygodni starali się ograniczyć wyjścia. Nie chodźcie w grupach, tylko po prostu zajmijcie się swoimi rodzinami, zajmijcie się sobą, tak żebyśmy po świętach mogli spokojnie tą Puszczę Kampinoską znowu otworzyć i żebyśmy mogli znowu z tych płuc Warszawy korzystać. Co do tego, jest to bardzo smutna, przykra sprawa, że Polak jest mądry dopiero po szkodzie, że niestety musiały zostać podjęte kroki, żeby tą Puszczę Kampinoską zamknąć. No, będzie problem, bo tam był taki dobry szlak, którym się dobrze szło do tego, do Carrefoura, do apteki i tak dalej, no ale trudno. A dlatego proszę, żebyśmy w przyszłości przestrzegali tych zaleceń i jeżeli zbierania się tłumów, to się do tego stosujmy. Naprawdę można w jedną, dwie osoby się umówić i spokojnie można przez ten las przejść, o ile jest otwarty. A jeżeli idzie tłum ludzi, I las jest po prostu wtedy, zmuszają go wszyscy, żeby go zamknąć. No, nie jest to dobry pomysł, bo tracimy to, co moglibyśmy zrobić dla swojego tam samopoczucia. Jest mi bardzo smutno, jest mi bardzo przykro, że mam takich niewdzięcznych Polaków, że oni po prostu no nie stosują się do pewnych zasad, dlatego no jeżeli coś wchodzi, to my się do tego stosujmy, a nie teraz nie wiadomo co ze sobą zrobić. Jest najbliższe 3 tygodnie, kiedy to nie dość, że są granice zamknięte, ograniczone swobodne przemieszczanie się, to jeszcze do tego nie można pójść do lasu. I więc ci wszyscy, co byli w lesie, w grupach, niech teraz tą sprawę swoją przemyślą i więcej takich grup nie robią. Pamiętajcie, w takich sytuacjach, jak jest zagrożenie, to las nie jest, tak powiem, miejscem do gromadzenia się dużych grup. Duże grupy niech się gromadzą wtedy, jak nie ma tego zagrożenia. A w momencie, gdy jest zagrożenie, bardzo proszę, apeluję, stosujcie się do tego, bo my, mieszkańcy Puszczy Kampinoskiej, na tym tracimy. Przyjeżdżają, na tym tracą, bo moglibyśmy normalnie się spotykać, chodzić po lesie, moglibyśmy, tak powiem, spędzać czas. A teraz mamy to ograniczone. Dlatego mówię, stało się co się stało. No, nie mamy na to wpływu. Takie są obostrzenia ministra zdrowia, władzy państwowej. Dlatego mówi, proszę was jeszcze raz, stosujcie się do zasad głównego inspektora sanitarnego, do tego, co minister zdrowia też przedstawia, żebyśmy po prostu no, nie byli w takiej sytuacji, bo można było tego uniknąć, gdyby
ludzie przestrzegali pewnych zasad. Niestety stało się inaczej. No, ludzie po prostu uważali, że się w lesie uda. Ja jak byłem jeszcze w tym czasie, kiedy była puszcza otwarta, byłem bardzo przerażony, że tyle samochodów przyjechało, że w ogóle nie można było się ruszyć, mimo apeli, żeby się nie poruszać w grupach. Ludzie ten zakaz złamali. I teraz cierpią wszyscy na tym. I ja w tej chwili mam poważne poczucie zagrożenia, nie czuję się bezpiecznie. Mam po prostu to, że już tak powiem, no tak mnie Polacy załatwili. Mimo apeli, bo i ja apelowałem na filmikach i minister zdrowia apelował, i premier, i wszyscy, i sanepid. Naprawdę, no, czy nie dostosowaliście się, dlatego teraz musimy ponieść za to odpowiedzialność i konsekwencje. I tak powiem, no, żebyśmy na przyszłość byli mądrzy, to że to po prostu zadbajmy o to, żebyśmy po prostu nie mieli jakichś większych problemów. Dziękuję za uwagę. Filmik trochę taki krótszy będzie dzisiaj, ale nie mam za bardzo pomysłu, jakby to wam przedstawić. Zapraszam was do oglądania następnych filmików. Komu się ten filmik podobał, może go przekazać dalej, komu nie, niech on po prostu zostanie. Ja proponuję, żebyśmy się z tym zapoznali i żebyśmy po prostu nie robili takich rzeczy, które żeśmy robili. Spokojnie, ja się z wami żegnam, spokojnej nocy, do zobaczenia i mu jeszcze raz powtarzam, że jest nam mieszkańcom puszczy przykro, smutno, że teraz mamy problem pójść do sklepu. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, spokojnej nocy, do zobaczenia, cześć.